No, kolego ze wstępniaka. Naprawdę, dobra robota. Gratuluję. Czołem, czołem, kromka z rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z Battlefielda 4. A dzisiaj troszkę się odświeżamy, ponieważ powalimy się w battlefieldową ruletkę. Parę osób z was wysłało mi link do strony internetowej o bardzo wdzięcznie brzmiącej nazwie rozkalota.com tutaj teraz wszystko macie na ekranie. Jest to strona, która po prostu nam randomizuje, czyli losuje wyposażenie, jakim mamy grać. Coś po kroju waszej kanapki z tym, że teraz wybiera to zupełnie zupełnie losowo. Komputer. Oczywiście Waszej kanapki nie porzucamy, ona będzie spokojnie, nie zapomniałem, ale taka odskocznia i pokazanie Wam przede wszystkim takiego narzędzia. Myślę, że jest fajne, bo również sami będziecie mogli sobie coś takiego zrobić przed komputerem czy przed konsolą w domu. Zanim jednak, moi drodzy, do tego dojdziemy, zrobiłem mały research i zauważyłem, że jeden z polskich youtuberów zajmujący się też głównie Battlefieldem 4 już ma taką serię. Także, moi drodzy, byłoby to bardzo nieładne, jeśli bym o nim nie wspomniał. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na kanał Hit. Hitmana. Hitmana, część z Was na pewno kojarzy, fajny youtuber battlefieldowy. Pokażcie mu odrobinę miłości od naszej społeczności, no i odrobinę ciepła również ode mnie mu. Przekażcie, ale koniec już tego gadania i zabieramy się zatem, moi drodzy, za battlefieldową. Ruletkę. Także moi drodzy, przyjąłem sobie taki system, że zrobię dwa takie dosowania i za każdym razem będę klikał trzy razy w ten guziczek, tak jak teraz widzicie, aby faktycznie obyło się tu bez jakiegokolwiek ustawnictwa czegokolwiek, jeśli można ustawić losowe wybieranie loadoutów. W każdym razie to, co jest istotne, to oczywiście materiał dogrywany. Chciałem zrobić to live. Wydawało mi się, że będzie to ciekawsze, ale mimo wszystko pozostanę przy swoim nudnym komentarzu dogrywanym. Koniec końców, gram a zwałem, a zwałem, a zwałem, jak zwał, tak zwał, jesteśmy w Polsce, mówmy tak, jak ma być po polsku, czyli a zwał. I jest to broń, możecie uwierzyć albo nie, której chyba wystrzegałem się najdłużej ze wszystkich. Miałem parę swoich takich pukawek, do których byłem uprzedzony. A zwał dzierży zdecydowanie palmy pierwszeństwa, jeśli chodzi o to, co do której broni nie chciałem po prostu spróbować. Ale kiedy już ją faktycznie dosiadłem, mówiąc bardzo obrazotwórczo, tak jak widzicie, faktycznie dawałem sobie całkiem dobrze radę. Trudno się nie zgodzić, trudno się dziwić, że sobie nie radziłem jakoś mega źle. No bo kurczę, jest to pukawka, która na dominacji sprawdza się fenomenalnie. 900 kul na minutę, tłumik dodatkowo wbudowany, może on nie pomaga jakoś mega w kontroli odrzutu, który, jeśli chodzi o mnie, nie jest jakoś mega przyjemny. Znaczy to, 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 to prawda, ta broń nie posiada niesamowitego recoilu, ale nie jest tak bardzo celna, jak bym chciał, jak lubię kiedy broń jest celna. Mimo wszystko. Kiedy już się troszkę przyzwyczaiłem do tej pukawki i potrafiłem wykorzystać w zasadzie te jej najlepsze cechy, wykrzesać z niej to, co najlepsze, czyli close quarters, tłumik i dominacja, no to faktycznie grało mi się bardzo, bardzo przyjemnie i naprawdę, naprawdę była to broń bardzo bardzo efektywna. Jedyną, jedyną zagwostką, którą tutaj miałem e, dzięki właśnie tej stronie, którą przed chwilką widzieliście, to był akog. Akog, którego w Battlefieldzie 4 nienawidzę. To jest celownik, którego nie używałem nigdy i szczerze mówiąc, nie znam osoby, która wolałaby celownik akog w Battlefieldzie 4 niż chociażby jakikolwiek inny kolimator. Nie ma sensu tutaj porównywać chociażby akoga z czwórki do Rainbowa. W Rainbowe uwielbiam Grać akogiem i gram tylko i wyłącznie akogiem. W Battlefieldzie nie potrafię. Mobilność tego celownika, w moim przekonaniu, na krótki dystans jest zła po prostu. Ale to nie zmienia faktu, że również można sobie całkiem, całkiem tutaj nieźle radzić. No i chyba największą taką siłą, jeśli chodzi o Azwała jest, moi drodzy, szybkość przeładowania. Nie wiem, co te zwłoki tutaj robiły przed chwilką. Battlefield po którymś spaczy ma bardzo fajne i śmieszne ragdole, co <laughs> wiem, że niejednokrotnie możecie zauważyć na moich materiałach, zresztą nie tylko na moich w trakcie gry, również te zwłoki latają wszędzie. Wracając w każdym razie na koniec do Azwała, przeładowanie jest jest chyba największym plusem poza szybkostrzelnością, bo naprawdę możemy być bardzo mobilni, możemy robić naprawdę niesamowitą siekę, nawet z tym akogiem tutaj. Ten laser też troszkę zdradzał moją pozycję. Mimo wszystko zdołałem się do niego w jakiś sposób przyzwyczaić, bo faktycznie starałem się być bardzo, bardzo mobilny, wykorzystywać faktycznie te wszystkie najlepsze cechy, właśnie Azwała. No i wyszło moi drodzy tak, jak wyszło, czyli całkiem. Całkiem nieźle. I na deser moi drodzy, ostatnia nasza próba, druga, i wylosowaliśmy broń ulubioną Tarnosia, czyli MTAR 21. To jest chyba na jego cześć. W każdym razie mamy grać z kolimatorem, mamy grać z powiększeniem oraz mamy grać z tłumikiem. No i tutaj sprawa jest w miarę oczywista. Aha, jeszcze ich chwyt e, pochylony chyba. Nie, to nie jest pochylony, chwyt składany SORKA. Sprawa bardzo prosta. MTAR, świetna, fantastyczna broń. Nie muszę tutaj więcej mówić. Na bliski dystans, praktycznie totalna sieka. Bardzo dobra szybkostrzelność, nie ma sensu się tutaj na ten temat rozpowiadać. Jedyną rzeczą, którą faktycznie starałem się zrobić podczas grania właśnie Tarnosiem, grania Tarnosiem, pozdro Tardoś, to korzystać z tego powiększenia. Nie zawsze mi się to udawało, ale faktycznie grając tutaj zarówno Tarnosiem i Azwałem, Azwelem, też Azwela pozdrawiam, to nasz były członek chlebaka, teraz tam chłopaki grają sobie klanówkowo, czy, czy grałem swoimi widzami dzisiaj, tak jakby nie było, Azwelem i Tarnosiem. Grając tymi setapami, tym wyposażeniem zaproponowanym przez stronę, randomizującą nam tutaj wszystko, przypomniałem sobie, jak niesamowitą przewagę daje granie z tłumikiem. Tak, naprawdę jeśli tego nie wiecie, może zaczynacie, bo wiem, że część jest faktycznie takich osób, które dopiero kupiły np. przykład Battlefield 4. Wypróbujcie sobie ten tłumik. Oczywiście może niekoniecznie na jakieś dalsze dystanse, na duże podwoje, na małe podwoje, może bardziej, ale faktycznie ten tłumik potrafi zrobić kolosalną różnicę, bo jak tak zauważyłem, czy to po swoim gameplayu chociażby, ja bardzo dużą uwagę przykładam e, chociażby do e, tego, co się dzieje na minimapie. Tutaj pan chyba skakał, <grym> bardzo się cieszył, że kogoś zabił, sam musiał później uznać wyższość SW40. E, bardzo dużo ludzi patrzy się właśnie na tą minimapę i kiedy was po prostu na tej minimapie nie widać, no to jesteście naprawdę na zdecydowanie lepszej pozycji niż wasz oponent, wasz przeciwnik, a to z kolei to Ustrojstwo, które teraz tutaj widzicie, ten rzutnik granatów, wyrzutnik granatów, też jest czymś, czego nigdy nie używałem, ale jak widać człowiek uczy się całe życie i potrzebuje non-stop jakichś to nowych, nowych bodźców do, do, zabawy. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że takie szybkie, o, taka szybka odskocznia Wam się spodobała. Ja myślę, żeby nie zrobić nowego padlinożercy. Kto pamięta padlinożerce łapka w górę i komentarz. Pamiętam padlinożerce Także, moi drodzy, odsyłam jeszcze raz do hitmena odsyłam do stronki. Pobawcie się sami. Fajna, fajna odskocznia, fajna zabawa. Polecam bardzo serdecznie. Pamiętajcie, Kromka gada, radzi. Nigdy Was nie zdradzi. Zapraszam oczywiście moi drodzy do komentowania, oceniania subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach pamiętam jeszcze jak ta fabryka tutaj ten punkt właśnie na fabryce na szturmie był po prostu nie do przejęcia jak w tym miejscu znajdował się m i nic się nie dało zrobić Ach, to były, to były dopiero czasy no, także moi drodzy trzymajcie się i do usłyszenia papa. Pa.